Dzisiejsza prezentacja dotyczy atrybucji, kreacji i postbacku, czyli trzech pojęć, które powinien znać każdy User Acquisition Manager. I nie są to jedyne pojęcia. O części z tych pojęć powiedział mój poprzednik, dlatego że analityka i User Acquisition idą w parze bardzo, bardzo mocno i porządny dział User Acquisition tworzy się mając właśnie User Acquisition Managera, dobrego analityka lub analityków i jeszcze trzecią odnogę, którą są właśnie ludzie odpowiedzialni za kreację, czyli motion designerzy, dlatego że w tym momencie jako kreacji używamy pretty much w 90% właśnie wideo. No i dzisiaj o tych pojęciach sobie porozmawiamy. Ja nazywam się Konrad Ciok, zajmuję się User Acquisition od 7 lat i doświadczenie zdobywałem najpierw w aplikacjach Booksy i Indahash. Być może słyszeliście o takich fajnych polskich projektach, a później w studiach gamingowych Huge Games, Boombeat, Vivid Games, Artifex Mundi, CC Games, Hyco i tak dalej. Obecnie pracuję w Rage Quit Games, gdzie staram się zeskalować dwa produkty, The Wolf Simulator i The Evil Lens. Mówię o nich dlatego, że później będziemy oglądać przykłady kreacji na podstawie właśnie tych dwóch tytułów. I teraz kilka słów o tym, o czym będziemy mówić. Najpierw powiemy, dlaczego to tak istotna część każdego studia gamingowego, taki dział User Acquisition, albo w ogóle posiadanie kogoś, kto w tej dziedzinie ma doświadczenie. I potem w kilku slajdach przejdziemy sobie przez wszystkie etapy User Acquisition, czyli od momentu, kiedy odbieramy od motion designera swoją kreację, do momentu, kiedy będziemy nasze działania sami dla siebie analizować i raportować, bo możemy, spotykamy się z dwoma rodzajami takich działań User Acquisition, kiedy szef małego studia albo całkowicie niezależny deweloper zajmuje się User Acquisition sam, dlatego sam łączy w sobie tą część analityczną i tą część zakupową. I drugim podejściem jest po prostu oddzielny, wydzielony zupełnie cały team User Acquisition, który raportuje dla boardu. Stąd analiza i raportowanie, no to trochę tutaj nam będą iść w parze. Potem powiemy sobie, czym jest atrybucja. Mam nadzieję, że nie będę powielał tego, co powiedział mój poprzednik, dlatego że nie byłem na całej jego prelekcji. Czym jest model atrybucyjny, okno atrybucji i dlaczego karmimy danymi Facebooka? Ostatnio pewnie słyszeliście kilkukrotnie o tym, że Facebook był dość mocno napiętnowany za sposób dystrybucji danych o użytkownikach i za sposób, w jaki w ogóle je zbiera w internecie. No, my jako User Acquisition Managerowie jesteśmy niestety albo stety trochę beneficjentami tych zaawansowanych systemów, które Facebook czy Google czy inni dostawcy reklam posiadają, bo my wykorzystujemy je do, lub jeszcze niedawno wykorzystywaliśmy je do tworzenia naszych kampanii. Potem mamy coś zupełnie innego, bo razem postawimy sobie kampanię reklamową dla jednego z tytułów Rage Quit Games, który jest jeszcze przed premierą. Chciałbym wam pokazać, jak te dane, o których mówiliście, mówił mój poprzednik, ale też jak pytania, które zadawaliście, mają się w praktyce. Było pytanie między innymi o to, w jaki sposób zmierzyć demografię. Zmierzyć zachowanie poszczególnych grup demograficznych w grze. Jednym z takich sposobów jest, w zasadzie jedynym skutecznym bym powiedział w tym momencie, jest założenie kampanii reklamowej zawężonej do danej grupy docelowej, która jest, powiedzmy, są kobiety w wieku lat 40+, to jest grupa docelowa między innymi dobra dla gier Social Casino, i drugiej kampanii, której znajdują się młodsze kobiety lub mężczyźni w tym samym wieku. I te kampanie puszczone obok siebie dają nam jasny pogląd, że w tym czasie te dwie kohorty użytkowników,
o kohortach za chwilę też powiemy, zachowują się w określony sposób. Jedna performuje lepiej, druga gorzej i dlaczego właśnie tak się zdarza. Więc o tym sobie porozmawiamy w części praktycznej, a na koniec odpowiem na Wasze pytania. Mogę też odpowiadać na Wasze pytania w trakcie, więc jeśli tylko coś Was zgryzie, chętnie Waszych pytań wysłucham. No dobra. Czym jest User Acquisition? To jedna z gałęzi marketingu efektywnościowego mająca na celu pozyskanie ruchu mobilnego w jak najlepszego z punktu widzenia monetyzacji gry. Istnieje kilka głównych rodzajów User Acquisition. Można je podzielić na płatne i bezpłatne. Dzisiaj się zajmiemy płatnymi, takimi jak kampanie w sieciach reklamowych. Ja tutaj używam Facebooka jako przykładu sieci reklamowej, której robimy User Acquisition, ale to dlatego, że będąc małym studiem lub studiem, które wprowadza na rynek swój pierwszy produkt, Facebook pozwala na w zasadzie natychmiastową ewaluację waszych założeń i samego waszego produktu. Przy wykorzystaniu narzędzi, które omówimy sobie w dalszej części tej prezentacji, możecie w bardzo prosty sposób pozyskać dla swojego produktu raczkującego metryki, o których wspominał mój poprzednik Olek, jakby porównywać je w czasie wraz z rozwojem waszego produktu. Także to są płatne, to nam dają płatne kampanie, natomiast mamy też sporo opcji bezpłatnych, takich jak cross promotion. Na przykład jeśli posiadamy kilka produktów, jesteśmy w stanie promować je pomiędzy sobą, umieszczając reklamy jednej gry lub aplikacji w drugiej. Ale też pamiętajmy, że dysponujemy naszymi kanałami social media, ale też naszą stroną w sklepie. I ta strona w sklepie jest naszą wizytówką, jest takim landing page'em, który możemy optymalizować i który dzięki temu podnosząc lub obniżając konwersję właśnie na tym odcinku funnelu. Musimy pamiętać, że User Acquisition jest ze stroną w sklepie, ale też z działaniami służącymi optymalizacji strony w sklepie, które nazywają się ASO, czyli App Store Optimization, idą bardzo w parze. Jeżeli puścimy bardzo dobrą kampanię, ale nie zadbamy o to, żeby w sklepie nasza strona wyglądała zachęcająco i żeby screeny z gry, które na naszą stronę zaploadowaliśmy, zachęcały użytkowników, albo opis, który umieściliśmy w sklepie, zachęcały użytkowników do instalacji, nasze działania spełzną na niczym. Dlatego User Acquisition Manager i ASO Manager to dwóch przyjaciół, którzy idą ramię w ramię w strukturach firmy, działając nad jej rozwojem. Dlaczego dzisiaj User Acquisition to szczególne wyzwanie? Tak jak powiedziałem wcześniej, w związku z tymi wszystkimi zmianami w polityce prywatności, która dotyczy w zasadzie wszystkich podmiotów cyfrowych, ale też, jak wiecie, podmiotów offline'owych, zmienia się samo User Acquisition na gorsze i na lepsze zarazem. Będziemy też sobie chwilę o tym porozmawiamy teraz. Przede wszystkim to, co się zmienia w podejściu, to to, że w podejściu w ogóle wszystkich User Acquisition Managerów, to to, że teraz nie będziemy mieli do dyspozycji już w dużej mierze, no praktycznie w ogóle nie będziemy mieli do dyspozycji już User Level Data. Czyli jeśli zadawaliście pytanie o to, który użytkownik jest lepszy, ten, który przyszedł z jednego źródła albo z drugiego źródła, albo ten, który należy do jednej lub drugiej grupy docelowej, który on lepiej performuje. Teraz już takie pytanie jest nierelewantne, dlatego że możemy odpowiedzieć na, możemy je zadać w ten sposób, że która grupa użytkowników, zagregowana grupa użytkowników performuje dla nas lepiej. Dlatego że na przykład Facebook nie pozwala nam
na dostęp do informacji o poszczególnych użytkownikach, którzy wykonują w naszej grze eventy. Nie? Eventy to te zdarzenia, które są dla nas z punktu widzenia monetyzacji najważniejsze. Pamiętamy też o tym, dobry User Acquisition Manager jest też przyjacielem prawnika w firmie, albo też musi dbać o to, żeby dane dotyczące GDPR, RODO były przestrzegane, dlatego że nieprzestrzeganie ich skutkuje jeszcze zanim podejmiemy jakiekolwiek działania, często na przykład banem konta reklamowego albo obniżeniem jakości naszych reklam. Musimy też pamiętać o tym i to na to też Was uwrażliwiam, że jeżeli tylko macie swój produkt i user, którego pozyskaliście, niezależnie czy w sposób organiczny, czy za pomocą kampanii User Acquisition, będzie domagał się usunięcia swoich danych z gry, no to Wy musicie mu taką możliwość dać. Musicie mieć możliwość usunięcia wszystkich informacji nie tylko w Waszej grze, ale też w narzędziach, których używacie, czy to do BI, czy to na przykład jest to BigQuery, o którym wspominał Olek, czy to na przykład partner atrybucyjny. Partner atrybucyjny to taka duża rzecz, o której będzie na następnym slajdzie. Ale najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, po co robimy User Acquisition. Są cztery takie podstawowe części, o których możemy sobie opowiedzieć. Jest to pomoc przy wdrożeniu nowej gry, kiedy jeszcze nie ma ruchu organicznego. Mówiłem o tym trochę wcześniej, że chcemy sobie zebrać metryki inicjalne, które będziemy porównywać w kolejnych etapach rozwoju gry. Jest to growth, czyli skalowanie produktu przy zwiększeniu liczby tych użytkowników. Często macie takie ogłoszenia o pracę growth manager albo growth hacker albo ktoś odpowiedzialny za rozwój. Często w gamingu growth równa się user acquisition. Często tych dwóch słów możemy sobie używać zamiennie. Działania user acquisition mają też taki skutek, że podnoszą nasze metryki w sklepach i dzięki temu jesteśmy w stanie liczyć na więcej ruchu organicznego. I ten skutek, którym jest podwyższenie ruchu organicznego, nazywa się organic uplift, nie? Czyli mierzymy sobie, jeżeli wydajemy pozyskujemy na przykład 1000 instalacji dziennie w Stanach Zjednoczonych w sposób płatny, no 1000 może być troszeczkę za mało, ale pozyskujemy sobie 10 tysięcy instalacji dziennie w Stanach, patrzymy sobie, czy ten ruch organiczny w tym czasie też poszedł do góry. Zazwyczaj jest to wtedy bardziej jakościowy ruch organiczny i to jest bardzo duży benefit, który mamy dzięki user acquisition. Przy tej okazji chciałbym Wam powiedzieć, jak różnicuje się działania user acquisition w czasie jakby trwania produktu, w czasie życia produktu. W zależności od fazy życia produktu robimy inne kampanie reklamowe. Na przykład załóżmy, że jesteście na etapie, w którym wypuszczacie nową grę i chcecie zobaczyć, czy ta gra jest sprawna technicznie i czy nie będzie się wysypywała użytkownikom, nie będzie stwarzała jakichś problemów, które uniemożliwią dalszy jej rozwój albo nie spowodują zamknięcia tej gry, zamknięcia tego konta w sklepie. Wtedy taką fazę user acquisition, która ma na celu sprawdzenie tego, nazywamy soft launchem technicznym, który zazwyczaj robi się w krajach i tutaj znowu odpowiedź na Wasze pytanie, jak porównać sobie ruch z różnych krajów. Po prostu celować kampaniami user acquisition w kraje, które z doświadczenia Waszego lub user acquisition managera, z którym pracujecie, zachowują się userzy z tych krajów w określony sposób. Żeby przetestować grę na pierwszym etapie
jej życia, należy wykonać tak zwany soft launch techniczny w krajach z koszyka Tier 3, czyli w krajach takich jak na przykład Filipiny, Malezja. Tam jesteśmy w stanie kupić tanio, dużo i szybko ruchu. Tam CPI, czyli koszt per instalacja, mogą wynosić około, nie wiem, 2-3 centów, czyli za małą kwotę jesteśmy w stanie dowieść sobie ruchu dość dużo i sprawdzamy wtedy liczbę ANR-ów, błędów, ale też z drugiej strony CTR-y naszych kreacji. Taki soft launch powtarzamy do uzyskania satysfakcjonujących metryk. Dlaczego nie wypuszczamy gry od razu na Stany albo na Europę Zachodnią, albo w ogóle tam, gdzie jesteśmy w stanie zarobić dużo pieniędzy? Dlatego, że w zasadzie możemy tylko wylać dziecko z kąpielą, jeżeli wypuścimy grę na early stage do krajów dobrze monetyzujących. Dostaniemy zazwyczaj bardzo dużo negatywnych ocen, które po pierwsze uniemożliwią nam otrzymanie featuringu tak zwanego, czyli wyróżnienia w sklepie, które często jak wchodzicie sobie do App Store albo do Google Play, macie tam na początek kilka takich gier, które jest pokazywanych na początku. Jeżeli wasza gra nie zachowuje się tak jak powinna, czyli ma dużo błędów albo ANR-ów i tak dalej, dostaje dużo negatywnych recenzji, nie ma szans, żebyście się znaleźli w takim gronie. Po drugie, nie warto palić sobie tak zwanych golden cohorts, czyli nie powinno się kupować ruchu zbyt wcześnie, zanim nie macie dopiętych na przykład dobrze mikropłatności albo nie skonfigurowaliście dobrze sieci reklamowych. Ok, czyli zrobiliśmy sobie ten pierwszy soft launch techniczny i później robimy sobie pierwszy soft launch, powinny być fanfary, drugi soft launch monetyzacyjny, który robimy w krajach z koszyka Tier 2 albo Tier 1, ale nie w USA. Najlepiej mieć wtedy w ogóle stany niedostępne w Google Play albo App Store. I na tym etapie mamy już podpięte zakupy w aplikacji i sieci reklamowe. Sprawdzamy wtedy metryki monetyzacyjne, czyli Olek mówił na pewno o tym, ARPU, czyli Average Revenue Per User. Sprawdzamy poprawność danych, czy nasza analityka jest dobrze wpięta, oraz retencję. Retencja to tutaj nie wiem, czy Olek o tym mówił, ale na pewno tak. Retencję, czyli pozostawalność, utrzymanie użytkowników w naszej aplikacji. Mierzymy ją na dzień pierwszy od instalacji, na dzień trzeci od instalacji i na dzień siódmy od instalacji. W wyniku takiego pomiaru wiemy, ilu użytkowników zostało z nami na dany dzień od instalacji i sprawdzamy też koszt pozyskania klientów, czyli tak zwany CPI. Nie do końca mamy wpływ na to, jak ogólnie kształtują się CPI-e, bo jest to w danym kraju, jest to trochę jak rynek walutowy, troszeczkę takie środowisko samoregulujące się. Jedyne, co my możemy zrobić, to możemy produkować jak najlepsze kreacje, które będą miały jak najwyższą klikalność. Wtedy nasze aukcje, wtedy wygrywamy więcej aukcji i koszt instalacji pojedynczego użytkownika spada. Natomiast z głowy mogę powiedzieć wam, że dla gier strategicznych w Stanach Zjednoczonych, w kampaniach na value na Facebooku, czyli na tych najbardziej jakościowych, koszt instalacji użytkownika będzie na iOS-ie będzie wynosił około $9, nie? I to często są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Stąd soft launch pozwala wam zderzyć się z tymi ogólnymi metrykami, prawda? Zbenchmarkować się wobec industry i zweryfikować wasze założenia dotyczące biznes planu, nie? Bo jeżeli okaże się, że ktoś wam wcześniej próbował powiedzieć, że kupicie ten ruch dużo taniej, może to się nie udać. Drugi soft launch monetyzacyjny sprawdzamy
te metryki na większym budżecie, nadal nie, i na większej liczbie krajów. I potem robimy sobie hard launch, czyli premierę, i to zazwyczaj jest połączone właśnie z featuringiem. O featuring trzeba się ubiegać w odpowiednim dziale Google i Apple, ale to już temat na inną rozmowę. Dobrze, teraz od kreacji do raportu. To jest taki schemat, który, to jest taki wykres, który pokazuje Wam dokładnie, co dzieje się, na którym etapie, na poszczególnych etapach tworzenia kampanii. Na pierwszym z nich Media Buyer ustawia reklamę w panelu User Acquisition, zatwierdza budżet i kampania jest gotowa. User klika w reklamę, czyli tutaj ten z paluszkiem, nasza ikonka z paluszkiem, ja postaram się, o dobra, klika w reklamę i sieć reklamowa, w której tworzymy te reklamy, dostaje potwierdzenie o tym, ok, user kliknął i w tym momencie nasz partner atrybucyjny, w tym przypadku dałem przykład AppSlayera, jest to dość szeroko używane narzędzie w Polsce, również zbiera takie dane o tym, czym jest AppSlayer i partnerzy atrybucyjni, powiem za chwilę. I następuje pobranie i otwarcie gry mobilnej. Kiedy user pobiera i otwiera grę, AppSlayer przypisuje dane zaangażowanie do konkretnego użytkownika i zwraca te informacje po pierwsze do query, czyli do systemu, swojego systemu analitycznego, ale też daje te dane z powrotem, podaje te dane z powrotem do sieci reklamowej w formie postbacku. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu sieć reklamowa, na przykład Facebook, wie, że dana instalacja pochodzi z danej kampanii, z danego właśnie, z danego regionu i z danej grupy demograficznej i szuka wśród swoich użytkowników innych, najbardziej, którzy z największym prawdopodobieństwem wykonają poszczególną akcję. I ostatnim elementem jest panel dewelopera gry mobilnej właśnie w takim u partnera atrybucyjnego. Będziemy go widzieć za chwilę na następnych slajdach, gdzie my możemy właśnie zmierzyć i zwizualizować dane z poszczególnych kampanii. Jeżeli mamy kilka źródeł reklamowych, możecie sobie ten wykres tak naprawdę zmultiplikować. W pierwszym robimy sobie reklamę User Acquisition na Facebooku, drugim w Google, w trzecim w Unity, w czwartym w Wangle i w kolejnych sieciach reklamowych, a na końcu dostajemy jeden panel, na przykład AppSlayera, w którym możemy sobie porównywać dane z każdego z tych źródeł. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy, że to, co jest dla nas bardzo istotne, to jest niekończące się porównywanie, niekończący się test AB, niekończące się testowanie konkretnych naszych założeń wobec innych, które przyjęliśmy w przeszłości, albo wydają nam się równie ciekawe. Dzięki partnerowi atrybucyjnemu mamy te dane zwizualizowane w bardzo istotny, w bardzo widoczny, czysty sposób. Mówię o tym dlatego tak dużo, dlatego że często jest to trochę niedoszacowany element tej układanki przez deweloperów, szczególnie tych, którzy nie mają jeszcze dużego dorobku. Partner atrybucyjny to, zaraz pokażę Wam brakujący slajd, partner atrybucyjny to ktoś, kto spina nasze działania i podaje nam dane w taki sposób, żebyśmy mogli uznać je za użyteczne, jeśli na przykład nie mamy rozbudowanego działu analitycznego i polegamy na własnej wiedzy i doświadczeniu. Brakujący slajd za chwilę. Dobra, więc Mobile Measurement Partner, partner atrybucyjny, must have sezonu. Tutaj mamy przykład pięciu, którzy mają największy udział na rynku, Kochava, AppSlayer, Singular, Branch.io i Adjust. I wybór między nimi zostawiam Wam. Ja mogę tylko powiedzieć, że na przykład Adjust ma
dane, posiada dane w real time, ma bardzo dobrą ochronę przed fraudem, czyli oszustwami w user acquisition, zapewnia zgodność z zasadami prywatności, a z kolei AppsFlyer posiada deep linki, zaawansowany fingerprinting i ma chyba najlepszy system detekcji fraudu i kompleksowo podchodzi do zagadnień SKAD, czyli tych związanych ze zmianami w środowisku iOS-owym, czyli tymi zmianami w prywatności, które dokonały ostatnio takich wielkich roszad w naszej branży. Co zyskujemy z partnerem atrybucyjnym? Jeszcze raz zwracam uwagę na istotność tego tematu. Przede wszystkim tutaj widzimy taki wyimek z panelu atrybucyjnego na wielu początkujących user acquisition managerów się na tym, ojej, przepraszam, troszeczkę mi się tutaj powiesiła prezentacja, jeszcze raz, okej. Widzimy w panelu atrybucyjnym podział na ruch płatny i bezpłatny, czyli organiczny i ten pochodzący z user acquisition, to jest tutaj przy części D. MMP przypisuje eventy do poszczególnych pozyskowanych użytkowników, to jest, możecie to zobaczyć w części E. To jest istotne, bo w zależności od tego, czy wasza gra jest monetyzowana poprzez AIP, czyli mikropłatności, czy ad revenue, dostaniecie inne eventy monetyzacyjne, które AppsFlyer albo AdJust albo Kochava przypisze do konkretnych kampanii. Jeśli tych kampanii jest dużo, one tak naprawdę będą się biły o to, która z nich ma mieć przypisane to revenue, nie? Więc AppsFlyer jest takim rodzajem obiektywnego sędzi, któremu ufamy, wiedząc, że on sam nie ma żadnej sieci reklamowej w swoim, powiedzmy, wiecie, w swojej korporacyjnej wielkości, tylko zajmuje się tylko i tym dostarczaniem danych, między innymi danych kohortowych. I teraz przejdziemy do najważniejszej chyba części tej prezentacji. Czym są te nieszczęsne kohorty? Nie wiem, czy mieliście okazję się tym zajmować do tej pory. To jest jeden z ekranów AppsFlyera, który pokazuje kohortowy widok danych. Na osi X widzimy czas, czyli pierwszy, drugi, czwarty, szósty, ósmy, dziesiąty dzień po instalacji, a na osi Y widzimy zwrot z inwestycji, czyli ROAS, czyli Return of Ad Spend. Te dwa szlaczki, fioletowy to Unity Ads, a niebieski to Facebook Ads, one pokazują performance danego właśnie źródła ruchu w czasie. Ten wykres pokazuje dane z jednego miesiąca, z października 2020 roku i na tym wykresie odpowiada mu dzień, czyli lewy dolny róg, czyli dzień zero. Dlaczego dla całego października jest jeden punkt początkowy? Dlatego, że bierzemy pod uwagę cały zbiór ludzi, którzy zainstalowali grę w danym okresie. I teraz, co oznacza kohorta? Kohorta to właśnie ten zbiór ludzi, a dane kohortowe to takie, sprawdzamy, jak zachowanie tych ludzi zmienia się w czasie. Spójrzmy, jeżeli próbowalibyśmy ocenić naszą kampanię na dzień pierwszy po instalacji, na przykład dzisiaj puściliśmy kampanię, jutro chcemy zobaczyć, jak ta kampania performuje, no to moglibyśmy dojść do bardzo mylnych wniosków, ponieważ patrząc na ten wykres, Facebook przyniósłby nam na dzień pierwszy od instalacji 20% zwrotu, czyli 1 listopada, a Unity przyniosłoby nam tylko 10% zwrotu.
prawda? Jeśli byśmy spojrzeli 2 listopada na wszystkich, którzy zainstalowali w październiku tą grę, Facebook przyniósł by nam tylko 30, a Unity nadal tylko 10, może 11% zwrotu. Dlatego musimy, bardzo ważnym w podejściu do user acquisition jest to, że musimy patrzeć na dane odsunięte w czasie. Ja tutaj zrobiłem ten wykres 17 listopada, czyli jak widzicie, ta kohorta jest, te dane są, nie wiem jak powiedzieć to po polsku, ale this is the mature data, nie? Czyli to są dane, które się już wydarzyły. I widzimy, że różnicą w tym jest to, że Facebook, że revenue z Facebooka urosło do aż 80% zwrotu, a Unity do 40, do 50% zwrotu, nie? I one dalej rosną, tylko że jeszcze ta kohorta nie jest w pełni wypełniona. I co mi takie dane dają, nie? Te dane mi pokazują, że Facebook na dzień 17 jest prawie spłacony. Jak widzę te niepełne dane z dalszego czasu są jeszcze bardziej obiecujące, bo się nie flatują, czyli nie robią tak jak w Unity tego, nie wypłaszczają się. Więc mogę, patrząc na te dane, podjąć decyzję o zwiększeniu budżetu takiej kampanii, nie? Że kiedy 17 grudnia wezmę dane z całego listopada, to chciałbym, żeby tego ruchu było więcej, bo zachowuje się w przyzwoity sposób. Kampania na Unity w tym momencie nie ma szans, jak widzicie, na spłacenie się, bo tak naprawdę na dzień 17 dochodzi do momentu tego spłaszczenia. Jest to duże upraszczenie, o którym teraz mówię, ale mniej więcej tak to wygląda. Więc doświadczony user acquisition polega na danych kohortowych i nimi się sugeruje. Spotkacie się niejednokrotnie z takimi, jeszcze już na następnym slajdzie, spotkacie się z takimi danymi jak ROAS na dzień pierwszy, ROAS na dzień trzeci, ROAS na dzień 14. Pokażę Wam teraz szybko, jak wygląda raport z takich kampanii właśnie. Mam nadzieję, że wszystko widać. Ja jeszcze tutaj postaram się zrobić zoom in. To jest i trochę przesunąć lampkę. Przepraszam, teraz trochę gorzej będzie mnie widać. Mamy tutaj raport z jednego miesiąca. Raport dotyczy świetnej gry, wspaniałej gry i wspaniałej gry na iOS-ie. I tutaj patrzymy sobie na... Jest to podstawowy raport, z którego korzysta każdy User Acquisition Manager, nie? Bo on pokazuje nam bardzo podstawowe dane, ale kluczowe dane dla dalszego rozwoju kampanii. Patrzymy tutaj na... Raport musi być przede wszystkim prosty i przejrzysty i nie może zawierać zbyt wielu danych i zbyt wielu metryk, żebyśmy nie zgubili się w lesie i gąszczu jego skomplikacji. I musimy wiedzieć, co chcemy porównywać. Wybieramy kilka metryk, o których chodzi nam dokładnie w tym momencie i je porównujemy. Jak widzimy w ogólności, świetna gra jest dla nas chyba kluczowym produktem, na który wydajemy dużo, dużo kasy. Ma też stosunkowo wysoki CPI, $22. Czyli koszt pozyskania jednego użytkownika razy suma użytkowników powinno nam dać tą kwotę. I potem patrzymy na ROAS, czyli ROAS z tej kohorty, którą Wam pokazywałem przy chwilę później. I widzimy sobie, że ta gra na dzień 28 spłaca się w 59%. Jeśli wiemy, że tak naprawdę ci użytkownicy grają 90 dni, to jesteśmy spokojni, bo wiemy, że tutaj on sobie dalej doczłapie do tych 100%. Ale po co zrobiłem ten raport? Ten raport zrobiłem po to, żeby zobaczyć, i tutaj też trochę w odpowiedzi na pytanie jednego z oglądających, ten raport pokazuje, jak ta gra performuje w poszczególnych krajach. Na przykład na pierwszym miejscu, zarówno jeśli chodzi o ilość ruchu, jak i, jak widzicie, stosunek
ROAS-u do ilości ruchu. Jest w tym momencie Brazylia, potem mamy z wybijających się krajów Kazachstan, ale tutaj oczywiście ROAS jest dużo większy, ale przy bardzo małej skali, dlatego to nie jest coś, co można porównać. Tutaj Olek myślę, że zgodziłby się, że właśnie to jest też odpowiedź na jedno z tych pytań. Takie dane są nieporównywalne, dlatego my sobie te dane powinniśmy posortować od w taki sposób, żeby porównywać jabłko do jabłka. Możemy porównać Brazylię i United States, ale nie możemy porównać Brazylii na przykład do Indii, która wydała praktycznie 10 razy mniej. Jeżeli będziecie chcieli porozmawiać więcej o takich raportach albo zobaczyć ten przykład lepiej, w tej prezentacji znajduje się link do dokładnie tego raportu razem z danymi wsadowymi, z których korzystałem, żeby go zrobić. Możecie spokojnie sobie ten raport pobrać i na nim popracować. Jeśli nie dostaniecie tej prezentacji, to napiszcie do mnie, ja na pewno wam go podam. Dobra, teraz muszę się tylko szybko zorientować, w jaki sposób przywrócić prezentację na dobry tor. Przepraszam. Okej, okay. Już wracam. Okej, okay. I teraz mamy część praktyczną, z którą nie wiem, czy tak naprawdę zdążymy, bo jest 11:40, więc zróbmy ją dość szybko. Pokażę wam, jak wygląda panel facebookowy i na co Facebook Ads i na co zwracać uwagę przy tworzeniu reklam, chyba że nasz host Iza zdecyduje, że pytań jest już troszkę i chcemy robić Q&A wobec tego, co już jest. Nie, spokojnie, Konrad, możesz sobie odpowiadać, możesz dalej. Myślę, dobra, że na razie mamy trzy jakieś pytania, więc na spokojnie zostawimy sobie jakieś 5 minut. Żeby nie ma sprawy, to bardzo, bardzo fajnie. Słuchajcie, tak wygląda środowisko reklamowe Facebooka. Tutaj są poszczególne biznes menadżery, w których robimy reklamy. To jest podział na różne firmy. Przechodzimy sobie do biznes menadżera Rage Quit Games i na konto reklamowe gry Tomorrow. To nie są jedyne konta nasze, tutaj są wszystkie puste, dlatego że nie chciałbym was tutaj nudzić naszymi danymi. I to jest środowisko, w którym robimy nasze kampanie. Ja bym chciał dzisiaj z jedną z takich kampanii przez te 15 minut z wami stworzyć. Kampania będzie dla gry Tomorrow, to jest survival RPG zrobiony przez nasze studio, która jest w fazie pierwszego soft launchu technicznego, bo jest dostępna na razie tylko w krajach T3, ponieważ my sobie chcemy sprawdzić właśnie te podstawowe metryki, które gry dotyczą. OK, czyli jak wiecie, być może Facebook daje nam bardzo wiele celów reklamowych. Nas dotyczy tylko ten tak naprawdę, czyli kampania na instalację aplikacji. Coraz większy udział w strukturze kampanii zdobywają Automated App Ads, czyli kampanie zautomatyzowane, które część z was być może ma większe doświadczenie z Google Ads. One coraz bardziej przypominają właśnie te kampanie Google Adsowe swoją konstrukcją i sposobem pracy z nimi. Wybieramy właśnie taką kampanię i wam również polecam z doświadczenia swojego tutaj przez ostatni rok, wam też polecam ten typ kampanii versus kampanie te podstawowe. I w ten sposób przechodzimy sobie do panelu tworzenia takich kampanii. Na tym etapie, jak widzicie, ona ma taką strukturę, że najpierw mamy kampanię jako nadrzędną taką strukturę, w niej znajduje się jeden zestaw reklamowy i w niej znajduje się jedna reklama. Tak to wygląda właśnie w tym Automated App Ads. OK, na pierwszym ekranie nie wybieramy w zasadzie nic, chyba że robimy kampanię na iOS-a, wtedy wciskamy taki sztryczek, który mówi, że dokładnie taka to ma być kampania i wybieramy grę,
którą miałaby być przez nas reklamowana, my zrobimy kampanię na Google Play'a. Przechodzimy do adsetu. Tutaj, jeżeli macie skonfigurowaną grę jako entity w developers.facebook.com, to ta gra powinna pojawić się Wam tutaj jako możliwa do reklamowania i ją wybieramy. Dlatego pierwszym Waszym krokiem jako deweloperów jest po pierwsze integracja SDK facebookowego w Waszej grze, a po drugie stworzenie Waszej facebookowej gry w konsoli developers.facebook.com. Dopiero później przechodzimy do tworzenia kampanii. Wybieramy sobie naszą kampanię, no, przepraszam, naszą grę, wybieramy sobie właśnie kraj, w którym chcemy zrobić, albo region, w którym chcemy zrobić kampanię. Mamy do wyboru tutaj regiony predefiniowane i na potrzeby naszego testu możemy sobie tutaj wybrać Euro Area, czyli tylko kraje, jak widzicie, one są tutaj wylistowane po prawej stronie, tylko kraje, które są w strefie euro. I wybieramy sobie to, co jest bardzo ważne i na to właśnie chciałem Wam pokazać. Wybieramy sobie Optimization Controls, czyli wskazujemy Facebookowi to, na czym nam zależy. W pierwszej fazie, tak jak mówiłem, chcemy kupić jak najwięcej instalacji, dlatego że chcemy sprawdzić, jak nasza gra się będzie zachowywała, kiedy wypełnimy ją graczami. W drugiej fazie będziemy robić kampanię na eventy, czyli na event optymalizacyjny, który przynosi nam pieniądze. Zazwyczaj jest to event purchase'owy, czyli zakupowy i wtedy ta gra jeszcze nie ma takiego eventu, ma tylko standardowy event purchase'owy, więc wybieramy wtedy sobie event purchase jako cel, jako nasz optimization goal i przechodzimy do ustawienia budżetu. Budżet w takich krajach, jak Eurozone, no to ten budżet musi być dosyć istotny. Jeżeli wybieramy tak wiele krajów, to powinniśmy wybrać budżet nie mniejszy niż powiedzmy, i to naprawdę tutaj jest taka estymacja z głowy troszeczkę, niż nie wiem, 200 dolarów to jest bardzo mały budżet, ale musicie wiedzieć, że jeżeli CPI, to jest troszeczkę jeszcze za mały budżet, ale zobaczcie, jeżeli CPI w tym kraju będzie wynosił, w tych krajach średni będzie wynosił na przykład 5 dolarów, no to dostaniemy z tego niewiele instalacji. Dlatego musimy sobie zwielokrotniać budżet wedle naszych celów. Jeżeli chcemy dostać 100 instalacji po 5 dolarów, no to musimy ustawić sobie budżet 500. I to są w zasadzie jedyne rzeczy, które w tym momencie robimy dotyczące konfiguracji samej kampanii, ale kolejnym bardzo ważnym krokiem jest etap dodawania reklam. Reklamę dodajemy poprzez wybranie wcześniej, wybranie naszych zasobów, czyli wideo i obrazków i wrzucenie ich do tej kampanii. Czyli tutaj wybieramy sobie film, 30-sekundowy film poziomy, wybieramy sobie 15-sekundowy film kwadratowy. Na potrzeby naszego testu trochę upraszczam. Jeszcze jeden film poziomy i te cztery wideo będą nam służyły jako kreacje reklamowe. Od razu zobaczycie ich podgląd. Jeden z nich sobie włączymy. Tak wygląda reklama. Jak widzicie, ta reklama pokazuje kilka kluczowych elementów danej gry, czyli w tym momencie to był Craft, Hunt i Explore. I jest zachowana w tej stylistyce właśnie Survival RPG, ma taką muzykę, która nadaje klimat
właściwy dla tego segmentu gier. Inne reklamy wskazują na nieco inne elementy, tej gry. Do tego dodajemy sobie primary text. Możemy zacząć od najprostszych i później rozwijać się, na przykład Play Now albo The Best Game, Survival Game So Far. I wybieramy sobie headline, install now for free. I taka kampania jest w zasadzie gotowa do publikacji i za chwilę będzie live. To jest z jednej strony tak proste i tak w zasadzie przejrzyste, z drugiej strony obserwowanie wyników tej kampanii i porównywanie tych kampanii jedna do drugiej i za pomocą naszych narzędzi, ale też narzędzi analitycznych, no to jest cały proces, którego nie da się nauczyć szybko. Mam nadzieję, że ta część praktyczna też Was trochę zaciekawiła. Pamiętajmy, że nie tylko Facebook jest źródłem ruchu, mamy tych źródeł setki, jeśli nie tysiące. Również wraz z wzrostem Waszego doświadczenia jako User Acquisition Managerów nauczycie się, jak dobierać te źródła do określonych gier. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym powiedzieć na sam koniec, jest tak podzielić się z Wami taką refleksją, bo wiem, że część z Was stoi jeszcze przed wybraniem swojej drogi zawodowej. Chciałbym Wam powiedzieć, kim może, a powinien być User Acquisition Manager. Nie mówię, że sam wszystkie te cechy posiadam, na pewno nie, ale przynajmniej bez części z nich może by być Wam nieco trudniej wzrastać sobie w tej dokładnie dziedzinie. Przede wszystkim User Acquisition Manager musi bardzo szybko się uczyć. To jest taka branża, w której warunki zmieniają się w zasadzie z miesiąca na miesiąc, szczególnie w ostatnim czasie, to my musimy podejmować bardzo ważne decyzje, które rzutują na obraz finansowy całych firm. Dlatego uczenie się i bycie na bieżąco ze wszystkimi sprawami dotyczącymi zmian w branżach, w naszej branży, jest kluczowe. Z drugiej strony taki dobry User Acquisition Manager musi potrafić łączyć z jednej strony podejście kreatywne, czyli myślenie takie out of the box, które pozwala mu pokonywać schematy, jakieś zasłyszane doświadczenia i wychodzić naprzód, wyprzedzać samego siebie, a z drugiej strony musi bardzo twardo trzymać się danych i tutaj wchodzi w grę ta analityczna część. Dlatego i te dwie rzeczy są być może, możecie powiedzieć, wykluczające się, ale tak naprawdę czerpanie z tych dwóch zasobów jest tutaj bardzo ważne. I kolejną rzeczą, która wydaje mi się bardzo istotna i która też przychodzi z czasem, ja ciągle się jej uczę, jest umiejętność mówienia o user acquisition w zależności od audytorium i często jesteście i będziecie tymi, którzy są nierozumiani, bo sam proces jest nieco zawiły i założenia user acquisition są często dość skomplikowane. Dlatego umiejętność jasnego wyrażania myśli i rozmawiania na przykład z prezesami waszej firmy albo z inwestorami o tym, co chcecie zrobić i jakie wyniki osiągnąć, no jest również bardzo, bardzo ważna. Ja się dowiem, jaka jest moja umiejętność, patrząc na wyniki ankiety, także z góry dziękuję za jej wypełnienie. A teraz możemy przejść do pytań. Super, to ja się tutaj odmutuję.
zobaczmy, jakie mamy pytania. Jaką minimalną kwotę zainwestować na początek w grę mobilną i czy najlepiej to zrobić przez firmę, która się tym zajmuje, czy samemu? Nie ma takich firm. To jest podstawowa bolączka w tej branży. Jeżeli chcesz skorzystać, znaczy oczywiście są, ale jeżeli chcesz skorzystać z firmy, na którą cię stać na początek, to może być to troszkę, to może być to znowu wylanie dziecka z kąpielą, dlatego że firmy pracują często od określonych budżetów w dolarach i nie wiem, w jakiej sytuacji jesteś, ale obawiam się, że może to być dość wysoki próg. Wiem, że na przykład niektóre firmy w Polsce, które się tym zajmują, mają po prostu ryczałtową obsługę, która idzie w tysiącach złotych, więc budżet na kampanię musi być miesięczny, musi być no pewnie wielokrotnością, żebyś sam miał wrażenie, że ci się to opłaca. Natomiast jeśli chodzi o minimalny budżet na początek, to znowu w zależności od tego, gdzie chcesz się reklamować i czy jesteś, czy twój produkt monetyzuje się poprzez reklamy, czy poprzez zakupy w aplikacji, no taki budżet należałoby dobrać. Ja na przykład w Stanach Zjednoczonych z mojego doświadczenia nie startuję z kampanią, która ma niższy budżet niż $500 dziennie. Po prostu wiem już, że ona musi codziennie przynosić mi minimum 10 eventów optymalizacyjnych, żeby się uczyć. Event optymalizacyjny, czyli zakup. Jeden zakup może kosztować na przykład, nie wiem, na przykład $50, ale może kosztować też $150, więc jeżeli przemnożysz sobie $500, nie zawsze nawet te $500 pokryje ci tą kwotę. Ale jeżeli chcesz zrobić tylko soft launch ten techniczny soft launch na początek, polecam ci wybrać tanie kraje azjatyckie, gdzie tylko są też bardzo drogie te kraje azjatyckie, czyli wybierz Filipiny, Malezję albo Indonezję. I tam dostaniesz bardzo niski CPI i tam warto zacząć, nawet od, nie wiem, $50 dziennie. Okej. Super prezentacja. Nie wiem, czy to pytanie do ciebie, czy bardziej do analityków, ale czy jest sposób, aby podejrzeć demografię gier konkurencji, na przykład na podstawie strony na Facebooku czy w Storze, po tym jak przestał istnieć Facebook Analytics? Aha, to jest, sorry, do pytania. Jeśli nie, to jak ustalić target demograficzny, wiek, region swojej gry? A, okej. Do tego służą również soft launche, czyli tak naprawdę jeżeli stworzysz... Facebook działa jako jeden wielki test AB. Jeżeli stworzysz kampanię na worldwide, czyli ogólnoświatową i tam zawrzesz wszystkie kraje, on wybierze sobie sam, dasz budżet, jak nawet minimalny, nie wiem, $200 dziennie. Facebook po 3 dniach powie ci, w których z tych krajów twoja aplikacja, twoja gra była pobierana najchętniej. I tam będzie ładował cały budżet. On nie rozdysponuje go na każdy kraj osobno, czyli wiecie, nie dostaniecie w każdym kraju $200 podzielić na, nie wiem, 200 krajów, tylko będzie podawał ten budżet w kilka krajów o największym prawdopodobieństwie instalacji przez użytkownika. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie danych demograficznych, to wydaje mi się, że jest to teraz już dosyć mocno trudne. Są narzędzia, które pomagają szczególnie w pracy researchowej dotyczącej sklepów z aplikacjami, na przykład Sensor Tower. Myślę, że analityczka, która będzie po mnie miała prezentację, może o tym opowiedzieć więcej. Priory Data jest drugim takim narzędziem, ale one są bardzo, bardzo drogie. Wydaje mi się, że najlepszym sposobem na to, żeby poznać swoją demografię, demografię swojej grupy docelowej i kraje swojej grupy docelowej, to jest przeprowadzenie kilku kampanii soft launchowych w różnych krajach i porównywanie ich wyników. Dzięki.
Jeszcze mamy trzy pytania i mam nadzieję, że w te dwie minuty się zmieścimy. Tak, to będę odpowiedział yes, no. Nie, no może. Czy mamy studia solo dev, też powinny stosować soft launcher, czy wystarczy open beta? Mówię o małych grach mobilnych z niewysokim budżetem, cel 100 tysięcy instalacji. Nie wiem, czy jesteś w stanie na open becie dostać 100 tysięcy instalacji, nawet w krajach, przepraszam, najgorszych monetyzacyjnie, tych, których na przykład Indie, czy właśnie te kraje azjatyckie. Proponowałbym ci, żeby dopalić ten, żeby stworzyć taką kampanię, jak tutaj robiliśmy teraz na instalację i wybrać najtańsze. Możesz sobie spokojnie wpisać w Google the lowest fees user acquisition albo kraje tier 3 w user acquisition, wybrać te kraje i zrobić kampanię za $50 dziennie, zobaczyć, ile masz z tego instalacji i to ci przyniesie dużo więcej instalacji i danych jakościowych niż czekanie na organik, bo przepraszam, ale można się tego nie doczekać, na pewno nie na takiej skali. Super, dzięki. Gdzie nauczyłeś się user acquisition? Ofert pracy na polskim rynku też jest niewiele i wymagają od razu doświadczenia, więc pytanie, jak zacząć? No jest to bardzo trudne pytanie i w moim przypadku była to seria niefortunnych zdarzeń zakończonych ostateczną klęską, ale tak serio, część... Nie ma innej opcji, żeby nauczyć się user acquisition, niż tylko robić user acquisition. To jest cały duży problem w tej branży. To, od czego można zacząć, to zacząć pracę przy kampaniach nieinstalacyjnych, na przykład w agencji reklamowej albo w agencji interaktywnej i tak dalej. Coraz więcej agencji typu RTB House i tak dalej, przepraszam, że wymieniłem jedną z nazw, ale ta mi akurat przychodzi na myśl, prowadzi, ma już klientów z branży gamingowej i z branży aplikacyjnej. Myślę, że zostanie juniorem w takiej agencji może pomóc. Wydaje mi się, że dobrym sposobem jest też wysyłanie swojego CV do dużych studiów gamingowych w Polsce ze swoim dotychczasowym doświadczeniem i chęcią zostania juniorem. Ja sam szukam takich juniorów i wydaje mi się, że dobre podejście i dobre jakby predyspozycje, o których wcześniej troszeczkę powiedziałem, mogą skłonić kogoś do zaufania wam na tyle, żeby powierzyć jakieś podstawowe kampanie. Polecam też stronę UA Society, tam jest sporo materiałów dotyczących user acquisition i no, trzeba mieć też dużo szczęścia. Mam nadzieję, że będziesz miała takie szczęście, albo miał. Nie wiem, czy to była dziewczyna. Błażej. Błażej, cześć.